Dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie. Doceniam i podzielam tęsknotę niektórych posłów i innych klubów parlamentarnych za czwartą RP, ale ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich nie wymaga skrócenia okresu retencji danych telekomunikacyjnych, ale zastosowania przejrzystych mechanizmów kontroli nad dostępem służb do tych danych. Przypominam, że Klub Prawo i Sprawiedliwość złożył poprawkę właśnie regulującą dostęp do danych, uzależniający go każdorazowo od zgody prokuratora okręgowego lub prokuratora generalnego. Szczególnie w obliczu ostatniego wyroku w sprawie mafii pruszkowskiej nieroztropne są poprawki, które osłabiają, mogą osłabić w każdym razie państwo polskie wobec przestępczości zorganizowanej. Nie mam wątpliwości, że wnioskodawcy nie mają takiej intencji, ale takie mogą być skutki dalszego skracania okresu retencji danych, a przypominam, że i tak ta ustawa skraca okres retencji danych. Natomiast proszę Wysoką Izbę o poparcie naszej poprawki, która właśnie reguluje dostęp do tych danych. I z kolei pytanie do pana posła sprawozdawcy. Czy nie uważa pan przewodniczący, że jednak jako posłowie polskiego Sejmu powinniśmy wszyscy poprzeć poprawkę Klubu Prawo i Sprawiedliwość wprowadzającą obowiązek sprawozdania, corocznego sprawozdania prezesa UKE właśnie przed Sejmem ze stanu własności częstotliwości radiowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa polskiego oraz zapobiegania praktykom monopolistycznym? Jest to podobna sytuacja przecież jak sprawozdanie przed Sejmem o informacji o sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Wzmacniajmy, a nie osłabiajmy funkcję kontrolną Sejmu. Jest to przecież oczywiste i proszę o poparcie tej poprawki. Dziękuję.